Dzień dobry, witam się z Wami niedzielnie. Nie wiem, czy zaraz nie zaparuję. Witam się podczas przygotowywań do obiadu niedzielnego. Dzisiaj będzie żurek. Tu już, jak widzicie, mam włoszczyznę. Biała kiełbasa z szynki. Takie jeszcze nie miałam. 90% niby mięsa wieprzowego. Zobaczymy, jak się sprawdzi. I krakus, żurek, koncentrat. Tego też jeszcze nie miałam, ale innego w sklepie nie było, więc stwierdziłam, weźmiemy, co jest, także później Wam dam znać, jak się sprawdziła i kiełbaska, i żurek. Jajka ugotowane już do żurku. Tu, jak widzicie, znowu będą grzaneczki z chleba, chociaż powiem Wam, że z takiego świeżego to one średnio się nadają, ale no mamy świeży, cieszmy się, że mamy świeże pieczywo. Tu mamy już zupkę. Dorzuciłam jeszcze, miałam frankfurterki. Te wędzone takie to też dorzuciłam, kawałek szynki miałam, to też dorzuciłam i mamy zupkę. No i niedziela tak powoli, słuchajcie, zleci. Może pogramy jeszcze w grę 5 sekund, wczoraj grałyśmy z dziewczynami i ubaw był popachy, naprawdę, powiem Wam. Niby człowiek znał odpowiedzi na dane pytania, a tu się okazuje, że po prostu nagle pustka w głowie. Co jeszcze? Ogólnie chyba niedziela minie tak bardziej leniwie, nie będziemy, wiadomo, nigdzie nie będziemy chodzić. Pogoda też, powiem Wam, jest taka plus 2, bardzo silny wiatr jest, taki mroźny, ale wiatr naprawdę trzeba uważać, jak się wychodzi z domu, żeby drzwi nie wyrwało, tak wieje niestety. O 8 było minus 4 stopnie, zresztą zapowiadali teraz przez najbliższe chyba do wtorku nawet do minus 7 w nocy, także no temperatura troszeczkę spada. Ale jak się patrzy przez okno, to wiecie, widać słonko przebijające się, więc ta wiosna jakoś gdzieś tam do nas przychodzi. Ludzi u nas nie widać, chociaż powiem Wam, że na tą popołudniową mszę troszeczkę więcej samochodów przyjechało, niżeli na poranną. Ale tak to się ogólnie ludzie stosują i no na pewno jest mniej niż, wiecie, niż normalnie, w normalnych warunkach. Wczoraj przeczytałam jakąś informację, nie wiem, na ile to jest prawda, chociaż na kilku stronach, kilku portalach czytałam praktycznie dosłownie to samo, że Watykan chce przełożyć święta wielkanocne na wrzesień, 14-15. Nie wiem, dajcie znać, czy w ogóle słyszeliście o tym. A wczoraj się nawet śmiałam, że we wrześniu w Lidlu to już są Mikołaje w czekoladzie, więc nie wiadomo, co dzieciom dać, czy w koszyczku Mikołaja, czy zająca. Naprawdę przeraża mnie to. Tak się zastanawiam też, czy nie zrobić sobie, co prawda do Wielkanocy, no jeszcze trochę zostało, trzy tygodnie zostało, więc no niby dużo, ale taką listę, wiecie, z boku sobie zostawić i mniej więcej takich produktów, które się tam przydadzą. Głównie ja nie robię nic aż tak wielkiego na Wielkanoc. Zrazy, schab jakiś taki pieczony, który mieliście okazję już zobaczyć. Może być żurek, który był dziś, który jest dzisiaj. Tak to nic ciekawego, chyba że się weźmiemy za jakieś upieczenie babki czy czegoś takiego, to może prędzej, albo sernik na zimno, ale to trzeba też mieć miejsce w lodówce, a jak wiecie, są zakupy porobione, no to tak i tak mam trochę pochowane, chociaż w lodówce już zaczynają robić się pustki, więc zakupy podejrzewam we wtorek, no chyba że coś się zmieni, bo też tego nie wiem, także no. I my na spacerze, tu mamy, zobaczcie, już oznaki wiosny, Bazie. Trzeba będzie zerwać. Piękna wiosna, tylko wieje. A jak się czujecie po 2 tygodniach niewychodzenia z domu? Dobrze? A ty jak się czujesz? A my idziemy przed siebie. Spacerku, po obiedzie i tak sobie pomyślałam,
Mam kilka rzeczy, które chciałabym już zdenkować, wyrzucić i pomyślałam sobie, że po prostu przyjdę do Was dzisiaj również z denkiem. I aby nie przedłużać, przechodzimy do prezentowania. Pierwszą rzeczą będzie to szampon przeciwupierzowy Fructis z Garniera. U mnie już kolejne opakowanie w użyciu. Jak wiecie, sprawdza się u mnie ten szampon. Także jak najbardziej produkt na tak. Ładnie pachnie, na długo wystarcza. Czego chcieć więcej? Kolejną rzeczą będą to płatki. Płatki z ekstraktem z rumianku, B Beauty, kosmetyczne płatki delikatne. Ja mam je w tym 3-paku, także to już jest to ostatnie bodajże opakowanie. Jak najbardziej na tak, płatki się nie rozwarstwiają, są delikatne, brzegi nie są mocno zgrzane, bo czasami się zdarza, że po prostu brzegi są bardzo mocno zgrzane i po prostu, krótko mówiąc, rysują po twarzy, także nie jest to przyjemne uczucie. Ale to jak najbardziej się u mnie sprawdza. Ja mam akurat z rumianku, miałam pierwszy raz, ale się u mnie sprawdzają. Teraz mam jakieś nowe, ale nie pamiętam, z czym one są. Ale jakieś właśnie mam nowe. Także to będzie tu. Kolejno jest to maska z ziai, miód Manuka. Słodka pielęgnacja w formie i działaniu, przeciwtrądzikowa maseczka do cery, do skóry, skóry tłustej i mieszanej. Maseczka ogólnie spoko, ale niestety ten miód, było to wyczuwalne. Powiem tak, zapach rewelacyjny. Sama maseczka w sobie, tak jak mówię, była ok, ale niestety po nałożeniu na twarz miało się wrażenie, jakby człowiek wysmarował się naprawdę miodem. Ja bynajmniej takie wrażenie odniosłam i nie było dla mnie to zbyt komfortowe. Ale ogólnie maseczka spoko. Kolejna, już jesteśmy z ziai, maska regenerująca z glinką brązową, każdy rodzaj skóry. I tu, jak wiecie, nie mam zastrzeżeń do tej maseczki, jest to już, nie wiem, które moje opakowanie. U mnie sprawdza się genialnie, także i wiem, że nie tylko u mnie, ale i u sporej liczby osób sprawdzają się maseczki z ziai. Tutaj mam z firmy Cien, jest to maska oczyszczająca, glinkowa, cera tłusta i mieszana, wyciąg z gruszki plus glinka termalna, jak najbardziej produkt również na tak. Robi to, co ma robić, fajnie oczyszcza cerę, cera potem jest gładka, delikatna i świeża, także super produkt. Kolejne mamy tutaj wczorajszą maseczkę wygładzającą z Eveline Cosmetics. Tak, mamy tutaj tą maseczkę, widzę, że jest kolor przekłamany w kamerze, ale to nic. Maseczka super, słuchajcie. Ona niby była biała, chociaż ja nie miałam aż tak mocno białej jak ta pani, ale powiem Wam, że ja sobie ją, jak widzieliście, wsmarowałam w twarz, nie zmywałam jej wodą i powiem Wam, że cera naprawdę fajnie oczyszczona, taka gładziutka była po tym. Co prawda ona aż tak mocno się nie wchłonęła, na następny dzień rano czułam, że mam coś na twarzy, taka delikatna warstwa była. I jak umyłam wodą buzię, to czułam, że coś jednak jest i musiałam po prostu, wiecie, jednak sobie żelem umyć twarz. Ale maseczka jak najbardziej na tak. Bardzo fajne wygładzenie, tak jak mówię, delikatna, świeża skóra po tym. Także super produkt, polecam. Kolejny mamy antyperspirant Stress Protect. Nivea, to już u mnie kolejne opakowanie. Jest to z tym takim talkowym wkładem, bardzo fajny, ciężko go teraz dostać, wiem, że Carrefour ma sporadycznie i nie wiem, czy Rossmann, bo wiem, że więcej sklepów miało, ale właśnie teraz są duże problemy z tym, chyba że ja akurat trafiam, wiecie, że na momenty, kiedy po prostu tego produktu już nie ma w sprzedaży, ale jak najbardziej u mnie na tak. I ostatnim produktem będzie to krem, kojący krem nawilżający z Biotanik, intensywne, inteligentne nawilżenie. Jest to taki krem, który miałam w którymś z pudełek.
trójwymiarowe nawilżenie, ekstrakt z lukrecji, japońska wiśnia. Natychmiastowe uczucie ulgi, wygładza i koi skórę. Faktycznie powiem Wam, że ten krem, on jak widzicie już praktycznie pusta, naprawdę. I dosyć szybko go zużyłam, bo ja go dosyć często używałam, tego kremu. On był, teraz już nie pamiętam, a zaraz Wam powiem, czy to był na dzień, czy na noc. A, to chyba nie było. A, stosować rano i wieczorem na oczyszczoną skórę, tak, bo ja z reguły głównie smarowałam to przed wyjściem, wieczorem rzadko kiedy, chociaż też mi się zdarzało. Ale powiem Wam, że bardzo dobrze się wchłania. Naprawdę bardzo fajna taka cera po nim jest. I najważniejsze, nie klei się, nie pozostawia tłustych plam. Także naprawdę, słuchajcie, krem rewelacja. On miał krótką datę, bo on miał właśnie do końca lutego tego roku, czyli 2020. A ja go dosyć późno otworzyłam. Ja go w ciągu chyba miesiąca zużyłam. Nawet chyba nie było miesiąca. No i potrafiłam, wiecie, dłonie sobie smarować też, bo dłonie no niestety mam, chociaż teraz też nie będzie widać. Ale naprawdę super nawilżenie, bardzo fajny krem. Szkoda tylko, że miał taką krótką datę. Chociaż tak jak ja mówię, dosyć, ja go chyba w zeszłym roku otwierałam. No i on dosyć długo leżał. Miał iść też na rozdanie, a później zbrakło mi kremu po prostu i stwierdziłam, że go zużyję. No a że miał krótką datę, no to już nie chciałam nikomu wysyłać, no bo tak wiecie. Trochę lipa by była z krótką datą komuś wysłać, ale naprawdę, naprawdę słuchajcie, produkt jak najbardziej na tak. Zresztą ja z tej firmy już miałam jeden krem, dwa kremy w sumie do rąk i świetnie się u mnie sprawdziło, także, znaczy to były kremy w sumie ogólnie, nie było tylko, że do rąk, ale i do ciała. Super, super produkt. Także jak widzicie, nie było dużo tych produktów zdenkowanych. Teraz trzeba będzie poczekać na kolejną turę. I cóż, moi drodzy. I to chyba by było już dzisiaj na tyle. Nie będę już dzisiaj nic nagrywała. Teraz sobie po prostu usiądę, odpocznę. Porobię to, co poza kamerą można. Także Wam dziękuję za oglądanie, za subskrypcję, za to, że się udzielacie. Mam nadzieję, że się nie dajecie chorobie. Mało wychodzicie z domu, wychodzicie wtedy, kiedy musicie. Ja jestem od w czwartek byłam do południa na zakupach, no nawet nie do południa, z samego rana i już później siedziałam w domu. Dzisiaj jedynie co wyszłyśmy troszeczkę na ten spacer. Jakieś 40 minut nam ogólnie zajęło to wszystko i powiem Wam, że było to potrzebne. Pogoda, pomimo tego, że wietrznie, to naprawdę fajnie się szło, bo wiecie, wiatr nam wiał w plecy, ale naprawdę przepiękna pogoda i żal byłoby nie skorzystać, a że szłyśmy po takiej drodze, gdzie nie było ludzi, no to te możliwość zakażenia, zarażenia, to wiecie, to jest dużo, dużo mniejsza, miejmy nadzieję bynajmniej. No, także trzymajcie się, nie dajcie się chorobom i my widzimy się już w kolejnym filmiku. Pozdrawiam.